Cześć widzowie, trafił mi się fajny meczek na mapie Stalingrad Winter, a leciałem wtedy samolotem C-205 serię 3. No to startujemy i miłego oglądania. Niestety ten samolot nie nadaje się do łapania lotnisk na wysokiej prędkości, bo wtedy urywa śmigło, dlatego nawet nie próbuję. Ale to, co mogę zrobić, to lecieć w stronę lotniska C i skontrować próbę jego przejęcia. W tym celu nabieram trochę wysokości, żeby mieć energię na ewentualne drukowanie. Oprócz tego powiedziałem też swoim chłopakom, żeby tylko ze dwóch poleciało na to lotnisko startowe, a reszta na to C. No, ale jak to zwykle, nikt mnie nie posłuchał, a tutaj już Spitfire do lądowania podchodzi. No niestety, chyba mi się nie uda go zdjąć, zanim złapię. No, w rzeczy samej się nie udało. Zobaczyłem sprawę zbliżających się Fokker. Ostrzelałem ją więc. Ale Foka dobrze się wywijała. No proszę, tym razem moje chłopaki coś sensownego zrobili i odbili lotnisko. Na początku meczu jakoś wyjątkowo mi te serie nie chciały wchodzić. Może i radar włączę? Sytuacja jest w miarę dobra. Każda drużyna ma złapane po jednym lotnisku, a środkowe stoi odłogiem. Dość szybko się okazało, że ci goście z klanu FPPK, czy jakim tam było, polują ewidentnie na wygraną, bo co rusz to lotnisko łapali. FPPA, o, tak się nazywał ten klan. No proszę, jakaś dzielna dusza przejęła lotnisko, a tutaj jest Behemoth. O, może się w pilota uda. Też się całkiem nieźle nadstawił. O, Fab w Raidenie nie jest dobrze. Trzeba się go będzie w miarę możliwości pozbyć. I taka możliwość chyba następuje. Skręcam silnik, żeby nie przerypać w ziemię. No i udaje się Raidena spizgać niestety. Nie przed tym, zanim złapał lotnisko. Tu na czołówkę pędzi B7A2. No co? Snap trollem unikam. Przy pomocy Hillerykom zawracam w tył. Mam okazję go strzelać, ale tylko karabinami w dodatku jeszcze nie trafi. Eee.
Jednak lepiej bez radaru, bo za dużo zasłania. Proszę. Fajne w tym meczu było to, że obie drużyny faktycznie walczyły i moja i przeciwników co rusz lotniska łapały. Tutaj Ił nastawił kokpit do strzału, no to czemu by tej sytuacji nie wykorzystać? No niestety... Mój kandydat na fraga się wrypał. No, no co tam dalej? Oczywiście FAP łapie lotnisko. Stawiało się tam co prawda 20, ale ono nie było aż takim zagrożeniem. Dlatego tak celowałem bardziej w dwa samoloty za nim. A teraz w BFAF-1. Poprzednio mu się odwlekło, może teraz padnie. No i w rzeczy samej. No, po udanym ataku ucieka w stronę sojuszniczych linii i dobrze robię, bo już mnie tam FAP w tym Spitfire'ze chciało strzelać. O, z lewej się zbliża Kisto. Może się Kisto uda upolować. No, udało się. A tam jeszcze się przekrada tyłem na nasze lotnisko BF-109. Teraz się trzeba by nim zainteresować. Aha, ta kropka na radarze wysoko to tylko Halifax. No, BF się chyba skapował co do czeka. I odpuszcza. No ja postanawiam bronić lotniska C, bo tam do BF-a już jakiś Spitfire leci. A tymczasem próbowała mnie zaatakować Ła-5. To FN czy nie FN? FN. No i zaczynam wciągać przeciwnika w Rolling Scissors. Od czasu do czasu wspierane Kinericomi. Oczywiście kamera musi zwariować i się do góry nogami ustawić. No ale mimo i takich utrudnień daję sobie radę. A jak sytuacja? Fapy zaciekle atakują lotnisko, widzę. A chyba nasze czołgi tam trzymały. Może tym bombowcem I-49 tak praktycznie na samobuja wleciał. Ciekawe, są czołgi, czy ich nie ma? Zaraz sprawdzimy. No, chyba nie ma, bo je ten K-49 zdjął.
No, ciekawe, że żadnych znaczników tych czołgów nie widzę. Pokazujące, ile ich tam zostało. No, ale mniejsza z tym. No, chyba Junkers schodzi do lądowania. A nie, tamte czołgi były przy końcu pasa. Tak namiętnie bombardują. O, Wellington widzę siada. Zacząłem, jak to zwykle, od ostatniego samolotu w kolejce. No i to dało mi 3 szybkie fragi. Zobaczyłem zbliżającego się do pasa Henkla. Nie, Henkel też chyba na jakiś czołg. Chociaż Pieron go tam wie. Chyba jednak chciał lądować. No i to już jest końcówka meczu. Jeszcze próbuję dorwać Wellingtona, ale niestety Wellington mi ucieka. Tu próbuję szacować wektor lotu przeciwnika, tak żeby go z daleka trafić, ale mi się też chyba nie udaje, bo przeciwnik nie leci prosto, tylko ten wektor zmienia. Teraz dopiero zawrócił. Ale niestety szarpnięcie zwiastuje koniec meczu. No i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!